Chodził ci z rąka Smex. O, jaki mróz dzisiaj nas przyczegował. Dzisiaj pozamykamy sobie kury, bo już taka późna pora, czy późno, już ciemno jest nawet bardzo. Tu kicaje, tutaj wychodzą za mną. O, jak widać przymrozek spory dzisiaj był. No spory, spory, nie powiem szczerze, było chyba około minus 5 w nocy, nie wiem dokładnie ile. Ale było zimno. A kurde, moja noga. Gołąbki siedzą. Uda, psiulek. Co jeszcze siedzą dwa. Zamykam te. Jezu, jak tu zimno. Zamykam pocztowe. Coś tutaj takiego jest nowego? Nie wiem. Psik! Psik! Odejdź tam, wyjmij stąd, chodź ty. Bo mi zarobi coś tak gołębie. Pójdą, gdy czeka, aż mi wlecą. Albo nie wrócą. Jezu, jak mi zimno w rękę teraz. Jak muszę telefon trzymać. Jeszcze wieje jak. Ja się nie mogę. Dzisiaj to będzie krótki film, bo... Nie chcę się nic nagrywać. A się zimno, to idę od razu do domu i się kładę. Jeszcze rano do roboty, to... Co wam tu mogę pokazać? Biegusy mogę wam tak, o tak pokazać, gąski. Jest kacucha. O, tu dzikuska, ale nie widać ich. Kaczorek, tam jest z tyłu kaczucha biegusa. I tu... Pościelałem tutaj dzisiaj. Psika! Wyłazić. Wyłazić, tak, wyłazić. Dziad mały, wyłaź. Wam widzę, że się dzisiaj nudzi. Łazi tak głupie za mną. Słyszę, że ktoś motorem równo do pierdziela. Szkoda, że taki okres zimowy się robi. Nie można polatać. Na moje nieszczęście, jak zwykle, motor mam już dobry, jak zima jest i się nie opłaca jeździć. Się nie opłaca, że zimno jest na jazdę. No i dobra, lecę. Nie wiem, gdzie lecę. Idę, zobaczymy jeszcze do obory. Tam będę musiał jutro pościelać. Bo dzisiaj nie ścielałem, też nie zdążyłem. No i tu jest też duży bałagan, więc nie pokazuję. Bo sprzątałem jedno miejsce. O kurde. Jedno miejsce i się tutaj spory, spory bałagan zrobił. Kozełek. Się pogłaskać. Aż. No mówię, ona się już powoli przyzwyczaja. I ona będzie dawała się głaskać. Tylko nie wiem, gdzie jest kogutek. Kacuchy. Siedzą sobie. Nie wiem, gdzie jest kogutek, o tu koteły. Pies cocha.
No, te kurczęta siedzą. Renda jeść jeszcze. O, fajnie, kura weszła. To. O, jest kozełek, chodź. Kozełek, chodź. Chodź. Chodź, bo nie będziesz mi tutaj spał. Dałem mu leki, bo jakiś on taki nieciekawy jest. O. Jest taki niemrawy, nie wiem co mu jest. Jak ktoś wie, to niech mi napisze. Dałem mu leki od mukoplazmozy. I chyba wcześniej... O, już widzę, że się z kimś biłeś. Może grzebek brudny. Czarny. O, jajcunio. I ten. I... Nie wiem, czy od robaków mu dawałem. Nie wiem, czy mu dawałem do robaków. Ale chyba dawałem mu wcześniej. Dobra, ja kończę. Biorę się ten. Tu jeszcze pozamyk podaję. Zamknę tutaj. Dam królikom. I do domu odpoczywać. Bo tu do roboty z rana. No i dobra. Co tutaj? Kurde, dopiero, a nie, 7 minut to starczy tam. Tu kogutek jeszcze ładny już rośnie. Dwie kokoszki. O, te kokoszki fajne będą. O, tata jeszcze tej jeszcze wezmą i łapcie odrosną. Ona miała spore łapcie, z tego co pamiętam. To zobaczymy, zostawię jej i zobaczymy, jak nie to pójdzie na sprzedaż. Bo ona, pamiętam, miała duże łapcie. To ta kurka i ta zostanie. Kogutek idzie do kolegi. Tu jeszcze parę kur idzie do kolegi. Więc to ja tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. No i cześć.